Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Dzień Dzień dobry. Nie ma żadnego tak naprawdę uzasadnienia konkretnego. No, bunt, bunt nie potrzebuje bunt? uzasadnienia, tak, bunt jest dokładnie. naturalnym. 43,225. Jest siła. Grubo. Grubo. Jest siła, pięknie, cudownie. Bardzo się cieszę, że, że będziecie po nas, ponieważ mam, mam kilka pytań, bo oczywiście nie zdążyliśmy wszystkiego. Zdążyliśmy jedną się... trzecią. Ale my się piszemy na tą wspólną audycję o cyberze. Myślę, że możemy to trochę pojechać. Myślę, że trzeba będzie z tego zrobić. różnych kątów dokładnie, na to można spojrzeć spod, od tylu stron znowu, że fantastyczne perspektywy będzie można zaprezentować z różnych tych, ja was tylko szybko przedstawię, bo po nas będzie podcast, który się nazywa O Japonii, to są ludzie, którzy mają bzika na punkcie Japonii i zarażają wszystkich innych tym bzikiem i piszą blogi i nagrywają podcasty i nagrywają live'y, więc zajrzyjcie na btth.tv ale ja to chciałam, bo wiem rzecz wcześniej, Konrad zagrywał się od podstawówki w Cybera RPG, kartka, Kładnie. ołówek, papier. Dokładnie, bo my też jesteśmy 42 i strasznie nas cieszyła ta granica magiczna, która została tak. przebita. Teraz to chyba Mickiewicz już będzie, słuchajcie tylko. A... Tak. Tak. O, tak, jedziemy tak. do Mickiewicza. Mickiewicz, 44, tak, koniecznie. To trzeba tam myślę. No to... e, więc tak, więc. Więc, więc myśmy ten... Ty też grałeś Cybera na kartce. Pewnie, że grałem w Cybera na kartce. Cyber, na, na kartce. Tak. Mam, nadal mam całą półkę Cyber. E, jakby za, za, zarysowałem takim pióreczkiem troszeczkę o tych japońskich akcentach cyberpunku, e, ale tak naprawdę... Liczymy trochę na was. Tak, dlatego, że jakby tutaj przychodzi ten moment, że, żeby oddać głos zawodowcom, dlatego, że, A e, e, A dla, że... No, dlatego, że ja to tak... No, 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 Amator troszeczkę, no więc na pewno. Najbardziej będzie... gryźliśmy jednak amerykańską stronę tego, tak, tego całego zagadnienia. Tak, A tak jakby... też, też żeśmy tak. o tym rozmawiali, właśnie jako punkt wyjścia o tej inwazji japońskiej na amerykańskie miasta i miasteczka i chcemy od tego wyjść. Także myślę, że się fajnie zazębiliśmy. No, no to, jest, to, to jest ekstra. Oh. No to nie, nie. nie. To co, nie, ustalamy, ustalamy cele, nie? To słuchajcie, ustalamy jakieś cele. U ustalamy cele. Na pewno jedziemy do 44. Tak, ja potem. myślę, że ponieważ my tu mamy e, obstawę streama, jak pewnie widzicie, to na 44 robimy kocią inwazję na streama. Więc zapraszamy Was do wrzucania. Teraz wrzucamy, ponieważ zrobiło się troszeczkę nerdowo, to nie wrzucamy już 29, tylko wrzucamy 42. I w ten sposób dochodzimy Długo do wójcie. kocie inwazji na streama. Natomiast. To ja 40... szybciutko pokażę, bo były prośby o Groszka. Pozdrawiamy Groszka. Piękne malegowisko. Nasze wyglądają podobnie. Kamery nie obejmują ale 45, słuchajcie, bo ja chciałem powiedzieć, że warto było zdzierać gardło. Nie wiem, czy widzieliście mój hicior cyberpunkowy, który nagrałem tutaj promocyjnie i warto było, słuchajcie, zdzierać gardło, naprawdę, żeby, żeby zobaczyć te liczby na koniec i ponieważ 45, ja miałem okazję już śpiewać, Aśka jeszcze nie miała okazji, to na 45 Aśka będzie śpiewać i teraz słuchajcie, jest, jest pewien Problem, bo nie wiemy, czy Wiesiek, czy Johnny. I proponuję, żebyście opłaty swoje, w swoje wpłaty opatrywali hashtagami team Wiesiek, team Johnny i my sobie podsumujemy, zobaczymy, kto wygrał. I w zależności od tego, Aśka zaśpiewa albo grosza daj owsiakowi, albo czy to już finał. Fantastycznie. A propos hashtagów drogie studio, drogi wozie transmisyjny, chciałam w ogóle bardzo podziękować, że tak, naprawdę ekipa, która siedzi i obsługuje to strony technicznej, naprawdę brak mi słów uznania, ponieważ fantastyczna robota, fantastyczna, bardzo dziękuję także ten, no, no, słuchają i rozpływają się, ale mam pytanie, czy leciały na ekranie hasztagi z wrzutek na, na nerdy nocą, bo jeżeli nie leciały, leciały, leciały to doskonale. No. Ale chciałam jedną osobę szczególnie, no dobra, kilka osób chciałam szczególnie, wszystkich chciałam szczególnie wyróżnić, bo piszecie absolutnie fantastyczne rzeczy. O Boże, nie, okej. Okay. O Boże, nie, okej, okay. o, okay. o srebrny chip w mózgu, wolnym, No właśnie, właśnie to zobaczymy, i coś do nie umarło. E... I, i, I wszystkich chcieliśmy bardzo pozdrowić i bardzo podziękować i, i kolega Fazji miał urodziny. Wszystkiego najlepszego, kolega Fazi. No. Jeden z naszych ulubionych nerdów, który robi gry i w ogóle jest, 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 jest bardzo fajny, więc on, on tak i tu, i koty, i inne koty pozdrawiają nasze koty, więc mam nadzieję, że ludzie też będą pozdrawiać Wasze koty w, pod Waszym hasztagiem. Jaki macie hasztag? Podcast o Japonii. Doskonale, więc jak hashtag podcast o Japonii, niech, niech wasze koty pozdrawiają koty po hashtag podcast o, o Japonii. Ko I kocia inwazja. I kocia, in kocia inwazja. inwazja tak. Tak. I kocia inwazja będzie, no come on, come on, wszyscy mamy kota albo psa, no. Trzeba zwierzęta ze sobą poznać, no. Ale po prostu naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem i mam nadzieję, że będziemy przejść dalej. 43 355. A zakładaliśmy zakładaliśmy niemalże tą końcóweczkę, którą mamy teraz. Tak, tak. Naprawdę też na backstage'u, droga publiczności, na backstage'u po prostu łzy się leją strumieniami, ponieważ non-stop jest jakieś wzruszenie. No, no dobrze, przydał no. się na coś ten cyberpunk. Niby ponuro. No ponurowo Ponurowo opór. Ponurowy opór. Ponurowy opór. Ponurowy. Ponurowy. Czy, japo czy japoński cyberpunk nie, też jest ponury, tak jak amerykański, nie, czy Nie, będzie neonowo, będzie kolorowo. Będą lampiony, będą bramy, będą pagody, no i z sami zobaczycie. No Motory. Przecież, przecież e, główna tutaj motora. zaleta i ta najważ... najważniejsza cecha, którą się chwalą wszyscy Cyberpunka 2077, to jest Night City, bo gra, jest, e, gra zawiera bugi. E, wszyscy zgodnie myślę, że stwierdzili, że jest za krótka, no bo mm, umówmy się. Natomiast. Jak się człowiek no, wciągnie, wszystko będzie za arch, krótkie. architektura, słuchajcie, nawet po pustkowiach, w momencie, kiedy w grze przemierzałem sobie jakieś e, odpadki, jakieś, słuchajcie, wysypiska śmieci, to, to wszystko jest zaprojektowane no, to jest architektonicznie. No to i jest, to jest właśnie ten cyberpunk, to jest to, to urzeczywistnienie wizji, w którą żeśmy się zagrywali 25 lat temu, 20 kilka lat temu. A teraz dostaliśmy taką nostalgiczną podróż z powrotem tak, w ten, tak, w te klimaty. Tak. tak, to jest Cyberpunk, cyberpunk Ojców Naszych. To jest cyber... się Właśnie miałam, ci, miałam, ci, miałam Cię spytać o to, czy, czy, czy gra Cyberpunk, ta, w którą no, teraz popykaliśmy sobie mhm. troszkę, czy to jest Cyberpunk Ojców Naszych tak. i czy ludzie, którzy nie znają cyberpunk, cyberpunkowej literatury z całym tym backgroundem, o którym nagramy pewną metrażową audycję 43-384. No to już za moment. Tak yes! Y, czy, czy oni to łykną? Czy, czy, czy oni mają szansę to zrozumieć tak jak my to rozumiemy? Na pewno. Na, czy... znaczy, na hmm. pewno trochę inaczej oczywiście, tak. ale czy, czy mają szansę zrozumieć tę ponurość? Wiesz co? Albo te lęki? W... Czy my w ogóle się... chcemy im sprzedawać te lęki? Y... Nie musi. Znaczy, po pierwsze, nie musimy im w ogóle sprzedawać tych lęków, bo oni te lęki mają na co dzień. Oni mają trochę inne lęki niż my, ale oni mają te lęki. I to czytałem taki artykuł w krytyce politycznej jakiś czas temu i tam człowiek narzekał, że. Narzekał na to, że, że to jest właśnie cyberpunk ojców naszych. Narzekał na to, że. To dlaczego? znaczy. Dlaczego przecież to jest. Już to, ci mówię dlaczego. To jest super. No właśnie, mmm, koleś, koleś miał. Yy, koleś, dlatego, że to krytyka polityczna. M, m, miał zastrzeż, główne zastrzeżenie miał takie, że to jest gra, w której protagonista yy, jakby nie wychodzi poza ramy, w których ten system go zamknął. On jakby ma pretensje Ma trochę pretensje, że protagonista nie walczy z systemem. Ach, ja to... Bo, to, bo my teraz mamy marzenie o tym, że właśnie, tak. że rozwalimy tak. system. A właśnie Cyberbank. Niekoniecznie, niekoniecznie rozwalimy system. Tylko yy, mam takie wrażenie, to znaczy, ja nie wiem nic o tym, co, czego młodzież chce, ponieważ jestem na to 20 lat za stary. Yy, nie jestem młodzieżą nawet według definicji ZSMP. Yy, ale. Jakby mam takie wrażenie, że młodzież może chcieć, może chcieć i może oczekiwać po fikcji zmiany. Tak samo jak Gibson napisał. Ja już nie jestem młodzieżą, i ja też oczekuję obietnicy, no, zmiany i nadziei na to, że jestem w stanie ją no wdrożyć. Tak. Aczkolwiek oczywiście samodzielne dwiema rękami obalenie jakiegoś gigantycznego systemu, to jest mrzonka. Tak. Dlatego tak, dlatego, dlatego społeczność jest tak, ważna, dlatego tak, trzeba robić rzeczy tak. razem, dlatego, Otóż to. dlatego nie można iść samemu. Ani Otóż to. Nigdy nie będziesz szła sama. Otóż to, mam wrażenie, że jakby tak jak, tak jak Gibson, rozumiesz, narysował nam cyberprzestrzeń, tak, tak młodzi ludzie chcieliby, żeby fikcja i gry, dlatego że jakby żyjemy w dzisiejszych czasach, narysowały nam trochę. Możliwość zmiany systemu na sprawiedliwszy, na lepszy, na fajniejszy. Kochani, wszystko w Waszych rękach. Pokażcie, pokażcie jakie to jest wszystko, także piękne i jak bardzo. Oko skąd... Japonii jest inne. Tak, i opowiedzcie skąd te neony, bo mi się nie udało. 4, Nerdy... 3, 4, 4, 4, bardzo lubię. Wow, świetna liczba. Nerdy, dziękujemy i w ogóle już się cieszymy na tą dogrywkę, bo naprawdę to jest tak 2,5 godziny, myślę, że minimum. Najbidniej. No. Super. Się, bardzo tak. dziękujemy, powodzenia publiczności, dawajcie czadu. Kochamy Cześć. was, pa! Dzięki. pa. No dobra, to ja może pokrótce jeszcze przypomnę. Mamy dwa hashtagi. Mamy hashtag TeamWiesiek i mamy hashtag TeamJohnny. I jak zajrzycie sobie na naszego youtubeka btth.tv, to mamy taką tradycję, którą zaczęliśmy rok temu. Nagrywamy przeróbkę piosenki ze znanej gry czy filmu. W zeszłym roku to był oczywiście Wiedźmin, w tym roku oczywiście Cyberpunk. I e, treść tej przeróbki, tekst tej przeróbki nawiązuje oczywiście do finału Ośpu i tego, dlaczego warto pomagać. I ja się tam wyżywam artystycznie, chociaż ze śpiewaniem normalnie nie mam nic wspólnego, ale to tym ciekawsza to jest przygoda i taka bardziej odjechana dla tych wszystkich serc i dla tej pomocy. To, co widzicie z tyłu, to jest 43-494. Warto, naprawdę warto. A ponieważ Aśka jeszcze nie miała okazji śpiewać, to być może zaśpiewa dzisiaj. Jeśli zamienimy tą 43 na 45, to policzymy tym Wieśki i tym Johnny i będziemy e, spróbować tutaj robić wykon na żywo. No i mamy. Mamy. Dawaj. Witamy Was serdecznie. Postaramy się troszeczkę tak opowiedzieć o tym, co, co my żeśmy dostrzegli w tej grze, to, co jest dla nas bliskie, czyli te wszystkie japońskie akcenty, a już tutaj nerdy i. Major wspominali, że tych japońskich akcentów jest cała, cała masa. I e, ja od razu się przyznam, że ja nie grałam w papierowego e, Cyberpunka 2020. Ja grałam głównie w Magię i Miecz. E, to Konrad i, i jego, jego e, koledzy zagrywali się e, tym cyberpunkiem. E, 4, 3, 5, 4, 9. Super, dzięki, dzięki. I myślę, że on troszeczkę nam opowie o tym, jak, jak to dla niego było, co to dla niego znaczyło w ogóle ta grę na początku. Tak. Słuchajcie, jako osoba, która jeszcze wtedy kończyła podstawówkę, czyli na przełomie 94-95 roku, bo jesteśmy już takimi, można powiedzieć, troszeczkę dinozaurami. Graliśmy ze znajomymi, tak naprawdę ze szkoły, z osiedla w papierowe RPG, papierowe gry RPG, wtedy to było naprawdę coś. Gra wyobraźni, tak naprawdę wszystkie ferie, przerwy, weekendy spędzaliśmy na ogrywaniu najpierw światów fantazy, a jak nam się już to fantazy zaczęło przejadać, to zaczęliśmy eksplorować inne światy. I tak trafiliśmy do światu cyberpunka, E, oczywiście, naturalnie, potem e, książki Gibsona, Sterlinga i e, obrazy takie jak Blade Runner, Ghost in the Shell. E, czyli wsiąkliśmy po prostu całą ekipą w te, w te klimaty zupełnie e, dystopijne tej zupełnie e, takiej czarnej, e, bliskiej przyszłości. Dark future. Um, no i e, Dzięki temu, tak naprawdę, ponieważ byliśmy bardzo młodymi ludźmi, to kształtował nam, nam się obraz tego Tokio i kształtował nam się obraz tych, tej azjatyckiej metropolii, która była zarysowana w właśnie twórczości cyberpunkowej. Jak sobie tutaj spojrzycie na moją lewą stronę, to widać na górze rzeczywiste zdjęcie z Shinjuku. Na dole artystyczną wizję takiego świata cyberpunka niewiele to się różni, prawda? Więc moje wyobrażenie Tokio to był właśnie dokładnie kolaż tych dwóch zdjęć i dopiero dużo, dużo później, kiedy zaczęliśmy do Tokio wyjeżdżać, o Tokio czytać, okazało się, że Tokio wcale takie w 100% procentach nie jest, że to, co nam przedstawiono tutaj w świecie cyberpunka, jaką taki zupełnie kolorowy i neonowy kolaż, najpopularniejszych wątków, które wyjęto z japońskiej ulicy to nie jest kompletny obraz tej ulicy. Z tego co pamiętam, to parę razy wspominałeś, że nawet ustawiłeś sobie na GG, na przepraszam, GaduGadu, -gadu, bo nie wszyscy mogą wiedzieć co to jest GG, tak na GADU-GADU sobie ustawiłeś y, jako miejsce lokalizację y, Tokio, prawda? Czy, tak, było. Pamiętam? tak było? Tak było. Tak, bo no. Co tu, co tu dużo mówić? Polska była dosyć jeszcze szara i perspektywy dosyć niepewne, a obraz takiego kolorowego, wielkiego megametropolis no, był wysoce nęcący, zwłaszcza dla bezkrytycznej młodzieży, która sobie chłonęła właśnie tą kulturę jak gąbkę. No właśnie, był, było ponuro i troszeczkę na, wrócimy do tego, o czym opowiadała Kaja z Majorem, czyli y, trochę opowiemy o tym Japan Panic, czyli tym strachem, ksenofobią, strachem przed dominacją azjatyckich korporacji nad światem. To wtedy właśnie był taki ogromny boom i rozwój i, i zdobywanie nowych rynków przez różnych gigantów, różne japońskie firmy. W dużej mierze były to korporacje, firmy, które produkowały samochody, bo przecież takie marki jak Nissan, Honda, Toyota. Nam one się wydawały atrakcyjne, ale w Stanach też jak najbardziej wydawały się one atrakcyjne, i w pewnym momencie zaczęły być taką trochę konkurencją dla, dla rodzimych marek, dla Forda, prawda? Tak, to jest w ogóle taka ciekawostka, że Toyota do dzisiaj jest uznawana za bardzo innowacyjną firmę i model Toyoty jest powtarzany przez wiele firm produkcyjnych, również przez wiele firm informatycznych. No właśnie, I, i druga sprawa to rozwój elektroniki, rozwój sprzętu komputerów, ale też takich rzeczy, które trafiały do naszych domów w tych latach 80., -tych, w Polsce troszeczkę może nawet później, w latach 90., no bo do nas trochę zapóźnienie to wszystko docierało. I te wszystkie sprzęty, które nam się wydawały luksusowe, które poniekąd były takim oknem trochę na świat, czyli Magnetowid, który mógł nagrywać, czy, czy nie, przepraszam, otwierał, a wideo mogło nagrywać, tak. Tak. Y czy jakieś sprzęty, jakieś, y jakieś zabawki. Y ja pamiętam, że to właśnie naj największy taki respekt zbudziły, budziły właśnie marki japońskie, czyli y jakiś y Panasonic. Pamiętam kasety Akai. Brawo, <ścoughs> bravo, bravo. Pamiętam kasety Akai. Dopiero dużo, dużo później, kiedy zaczęłam się uczyć japońskiego, dowiedziałam się, że Akai to znaczy po prostu czerwony. Ale chyba każdy z nas marzył właśnie, żeby mieć w domu japońskie sprzęty. I do tej pory w sumie funkcjonuje w naszej świadomości takie pojęcie, że jeżeli jest jakaś elektronika, czy właśnie auto, czy, czy um, jakieś inne rzeczy, które są, mają tą metkę Made in Japan, to, to są rzeczy wysokiej jakości, że to, je, to są takie porządne firmy, prawda? Ja jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, którą tu widać, jak Aśka mówi. Jak ja mówię, to nie widać, teraz widać na planie ogólnym. To jest ten znak cyberpunk'a, o którym wam mówiliśmy w materiałach zapowiadających live'a. Mieliśmy go uledowić, mieliśmy go e, skończyć, miał świecić na piękny, żółty, cyberpunkowy kolor, ale okazało się, słuchajcie, że e, Konrad w starciu z lutownicą zupełnie poległ, więc jest on niedokończony, jest wydrukowany. Jeżeli ktoś chciałby ten znak przechwycić, to zachęcamy do użycia hashtag'a cyberpunk w, we wpłatach i e, wybierzemy osobę, która wpłaciła najwięcej z takim hashtagiem i chętnie taki znak prześlemy na nasz koszt. No, być może do uledowienia, już sobie we własnym zakresie. Albo tak jak my, tutaj po prostu postawić go sobie na tym P i K, żeby dumnie stał na regale z książkami. Także zapraszamy i. I trzymamy kciuki. Kasztaki nam się mnożą i trożą. A ja tymczasem zajrzałam e, tutaj na te różne wpłaty, i widzę, że na razie wygrywa Team Jones, czyli ten mocniejszy kawałek. Czyli będziesz kawałek. śpiewać trudniejszy kawałek, mocniejszy, ale musimy tak. dobić, słuchajcie, do. <noise> najpierw musimy dobić do czterdziestki piątki. Co nie wydaje się wcale taką abstrakcją, patrząc na ten ticker, który tutaj z serduszkiem miga za mną. Zobaczcie, w Tokio już 6:10 rano. No dobra, ale wróćmy do opowieści tego Tokio właśnie w kontekście cyberpunk'a. Takim. Ja jeszcze chciałam hmm? powiedzieć, że tutaj rozmawialiśmy o tej dominacji tych japońskich marek. I. Co się okazało, że ten strach przed taką Japonią, która zmonopolizuje i w jakiś sposób wygryzie, może nawet tak, takie okropne słowo użyję, te, te lokalne firmy i że jakby przejmie, przejmie duże, duże części gospodarki, okazał się nie do końca taki trafiony, prawda? Bo przecież teraz w tym momencie obserwujemy rozwój zupełnie innych, innych firm. I co by to nie mówić, no rozwój tak naprawdę chyba największy marek pochodzących z Korei i z Chin. No bo przecież, jeżeli sobie spojrzymy na nasze telefony, no to tak jak patrzę po moich znajomych większość ludzi w Polsce ma właśnie telefony koreańskie albo chińskie, czyli jakiś Samsung, jakieś LG, jakieś Huawei. No bardzo dużo, dużo tego jest i um, jeszcze u Kai i u Majora pojawił się taki, taki um, wątek tego, jak młodzież um, odbiera w ogóle cyberpunka i czy oni rozumieją ten taki strach trochę egzystencjalny. I ja nie wiem, czy jestem upoważniona, żeby mówić w imieniu młodzieży, no może trochę, bo, bo mimo wszystko um, jestem wykładowcą na uczelni i, i mam z bardzo młodymi ludźmi także na pierwszym roku dużo do czynienia. I dużo się mówi o tym, że oni, słuchajcie, boją się dominacji Chin. Że boją się tego, że, że to Chińczycy zdominują rynki wszelkie, od technologii poprzez, poprzez leki, poprzez farmację i tak dalej. Więc I trochę, trochę się sprawdziło, odpowiadając tak. na to pytanie z poprzedniego panelu, trochę się sprawdziło, ale trochę w inną stronę. Prawda? I, i to jest też. Um, Parę razy się spotkałam z tym, że jest to odbierane w kontekście gry, the gry cyberpunk jako, mm, jako taki właśnie ro, duża rozbieżność z tym, co, co, co się dzieje grz, w grze, że w grze nie nadążono jakby za tym, co się faktycznie dzieje i, i w jakim kierunku ten nasz świat zmierza, tylko właśnie jakby rozwinięto tą ścieżkę tego... Czego się spodziewano w latach 80. Czy to jest wada? Chyba nie, bo, bo to przecież został stworzony świat, świat bardzo rozbudowany i yy, yy, byłoby dziwne z tego świata zrezygnować. To absolutnie naszym zdaniem jest, można nawet taki powiedzieć, że trochę ukłon, mrugnięcie w okiem do, do tych pierwszych graczy, do tych osób, właśnie, które się urodziły w latach 80.? <laughs> No, my nawet na samym początku. No, pierwszy Cyberpunk to chyba był 89, mhm. jeżeli dobrze pamiętam. E, Mike'a Ponsmitha, oczywiście Cyberpunk 2020. E, słuchajcie, kolejny wątek w ogóle, którego nie da się pominąć, no jest to, to główny wątek gry, czyli wątek tak zwanej duszy w maszynie. No i sam pewnie ten, ten samo to hasło pewnie zaświeca wiele żarówek w głowach osób, które są zainteresowane kulturą właśnie popkulturą i cyberpunkiem, bo jest to można powiedzieć, że naczelny taki motyw, który został do gatunku, do podgatunku cyberpunka wprowadzony właśnie przez nurt japoński. Major mówił, że GITS to co prawda był 95. rok, anime, czyli fi film, który się pojawił, który wszyscy, wszyscy tak naprawdę uznają za kultowy, ale wcześniej były historie pisane, prawda? Wcześniej były jeszcze mangi i ta, ten wątek człowieka odizolowanego od E, świata naturalnego, właśnie egzy egzystencjalnych problemów, które, z którymi musi się borykać. To jest właśnie ten japoński wkład, i tutaj też w grze nie będziemy spoilerować, ale sami wiecie: praktycznie od początku gry mamy e, wątek słynnego gitarzysty eksploatowany. Ja jeszcze tak sobie myślę, bo może to nie do końca jest związane z cyberpunkiem, ale y, m, mówiłam o tych wczesnych latach 80., bo y, chyba w tym samym roku, w którym ja się urodziłam, nie będę mówić w którym, ale na początku lat 80., y, pojawiło się, pojawia się jeszcze na polskim rynku, y, to było polskie wydanie, no bo oczywiście premierę światową miało dużo wcześniej, y, pojawiła się, po, pojawiło się polskie wydanie y, książki Filipa Dika, Człowiek z Wysokiego Zamku. I ponieważ to była książka napisana w latach 60. już po wojnie, i która też jakby opisywała tą um, rzeczywistość tamtych czasów, więc trudno tutaj szukać porównań, jeżeli chodzi o taką technologię. Ale tam pojawił się jeszcze taki motyw alternatywnego świata, w którym Japonia faktycznie przejęła dominację, bo to świat, w którym państwa osi wygrały wojnę, czyli Niemcy, Japonia i z małym udziałem tam Włoch podzieliły świat między, sie, między siebie. I tam faktycznie było coś takiego, że było bardzo mrocznie, że ci ludzie, zdominowani przez najeźdźców, czy tam przez tych, którzy decydowali o ich losie, a którzy przybyli z Japonii, faktycznie byli tacy stłamsieni i byli tacy w pewien sposób zastraszeni, a nawet w niektórych przypadkach zapatrzeni z, takim, z taką pokorą i uniżeniem, mam ochotę powiedzieć, bo taka książka przecież była, patrzy na tych Japończyków, Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że, że tych korzeni cyberpunka i, i, i wpływu japońskiego na, na, to taki, na te konflikty, na to yy, pomieszanie takiego yy, światopoglądu, ale też, yy, też, też rozwoju, w, jak, w jaką stronę, w stronę to ma iść, to można się to doszukiwać naprawdę w bardzo, bardzo wielu miejscach. No, u nas ta książka pojawiła się w latach 80. i myślę, że to mocno wpłynęło na odbiorców, yy, obserwatorów tego kształtującego się cyberpunka. Pięknie nam idzie, słuchajcie, pięknie nam to idzie, widzicie? 3000 kocia... może 44798, pięknie. Widzicie, że kocia apokalipsa zbliża się już wielkimi krokami. <grym> No dobra, słuchajcie, mamy dla was parę takich triwiów e, z gry, ale jeśli chcielibyście dołączyć do, tutaj, e, do, do tej naszej audycji i po, e, wymieniać się swoimi wrażeniami z gry, to oczywiście do waszej dyspozycji jest czat zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Zachęcamy do komentowania. E, kilka rzeczy wynaleźliśmy i e, odkryliśmy sami. Pierwsze to już e, pokazywałem, to jest ten e, piękny e, duch, w muszli, prawda, czyli bardzo literalne e, potraktowanie tematu e, tytułu Ghost in the Shell, który był jedną z głównych inspiracji dla e, scenarzystów. E, to pewnie dobrze wiecie, prawda, że jest to zarówno awatar, jak i e, tatuaż e, jednej z głównych bohaterek. Pamiętasz, której? Judy. Tak, Judy Alvarez. E, kolejny motyw e, to jest nawiązanie, słuchajcie, do tego e, japońskiej, tej japońskiej paniki, tego japońs, tej japońskiej fobii, którą właśnie ja, e, Amerykanie w latach 90. Uskuteczniali i jest to związane z filmem Blade Runner, mianowicie tam były takie sceny, gdzie no wielkie mega miasto było tak naprawdę jednym wielkim Japantown, jeżeli się schodziło tam do tego kanionu, do ośrodka, na sam parter, widać tam było mnóstwo, mnóstwo chińskich i japońskich knajpek. I był taki, było takie przekonanie, że ta globalizacja i inwazja Japończyków, czy bardziej ogólnie Azjatów na Amerykę spowoduje, że taki przeciętny e, amerykański Joe będzie, e, no, będzie musiał posługiwać się pałeczkami. No i pewnie też dobrze kojarzycie e, ten kadr z gry, e, gdzie tutaj te pałeczki nawet w nadmiarowej ilości się pojawiają. Co dalej? Jakie mamy inne nawiązania e, do e, japońskiego cyberpunka? No ja na pewno bym chciała wspomnieć o Hideo Kojima, czyli mhm. Oshima, który pojawia się trochę jako taki easter egg. Ja nawet tutaj przygotowałam screenshot z gry, jakbyś mógł pokazać na chwilę. Mhm. Pojawił się jako trochę taki easter egg, ponieważ jego postać nie, nie była związana z żadną fabułą, po prostu penetrując bar, to było chyba w Kompeki Plaza w tak, hotelu. Tak, więc pewnie nie przekopiliście tak, się. Prze, tej przechodząc przez też. bar i zaglądając, zagadując do ludzi, można było na niego natrafić. My dopiero po jakimś czasie się zorientowaliśmy, że to był on. W pierwszej chwili <laughs> musieliśmy od, odsejwować. Odsejwować, tak, bo tak m, dynamiczny był ten, ten fragment, że. Przeżywaliśmy go mocno, że tam sam ten hotel był przepiękny i, i w ogóle architektura e, z tymi podświetlanymi czerwonymi bonza w Komeki Plaza po prostu mnie, e, ta architektura wnętrz po prostu zaczarowała. Mamy trochę przygotowanych dla Was zdjęć, ale to jeszcze za chwilę. No, słuchajcie, zostało 73 zł. A teraz jeszcze raz, jakbyś mógł rzucić na mój ekran, co to jest? Czy coś z czymś kojarzy? No właśnie, to jest kolejna inspiracja, która jest jawna i zupełnie e, autorzy się do tego przyznają. Czyli e, pojazd, który jest bardzo charakterystyczny i gra jedną z głównych ról w anime, które jest również kultowe dla japońskiego cyberpunka, czyli w Akirze. Dokładnie, w Akirze. I ja tu nawet mam ten motor, możemy sobie go za chwilę przylepić zamiast głowy aśki. A jeśli mówimy o ciekawych naklejkach, które możemy sobie wrzucać, słuchajcie, na zdjęcia, już ci chowam, już ci chowam, pewnie kojarzycie też słynny tryb fotograficzny, kultowy, który w grze się pojawia i dzięki któremu można... Piękne Night City, właśnie tak jak we wstępie tutaj z Kają sobie rozmawialiśmy, neonowe i naprawdę bardzo magnetyczne. No myślę, że gro osób w ogóle gra w tą grę i nie chce skończyć tych 100 godzin rozgrywki, rozbijając się po uliczkach Night City, właśnie dlatego miasta. Miasto jest tutaj uznawane przez. Wielu, wielu, dla, jako jeden z głównych jego bohaterów. No i mamy tryb fotograficzny, gdzie możemy się wyżyć, prawda? Możemy się wyżyć i tu też przygotowałam dla was kilka takich zrzutów z gry, ponieważ trudno mówić o tych neonach, chociażby bez jakiegokolwiek widoku i tutaj mam przepiękną uliczkę z neonami, z neonami w postaci kandzi, zresztą dużo różnych ciekawostek. Mam też taki widok bardziej azjatycki, no bo przecież spacerujemy po... Japan Town, także po tych częściach bardziej tradycyjnych, no a przynajmniej właśnie. inspirowanych tradycją. O co, o co chodzi z tymi koi? A widzieliśmy przed chwilą, tam y, był taki… Y, koi, czyli te karpie tak. japońskie. Koi to dosłownie po japońsku oznacza karp y, i y, symbolika w ogóle karpia y, jest… Y, Różnie odbierana. W naszym zachodnim świecie zazwyczaj wiemy głównie o tym, że karp jest symbolem siły, no bo on potrafi w, w drugą stronę wbrew nurtowi rzeki pływać i, i nawet się mówi o tym, że, że się wspinają na wodospady, więc bardzo często kojarzony jest z właśnie takim symbolem siły, nieustępliwości, takiego konsekwentnego dążenia do, do, do celu, do zmiany, do zmiany na bardziej pozytywne. I nawet w tych japońskich tatuażach ten motyw bardzo często się pojawia, także w tych tatuażach u Jakuzy, ale nie tylko. I, I zazwyczaj ma on bardzo, bardzo mocno symboliczne znaczenie. Ale karp oznacza też miłość i powodzenie. Jest moc, jest moc. Jeszcze, jeszcze 3 złote, oznacza miłość i powodzenie. W ogóle e, karp, czyli koi, e, zapisywane to słowo właśnie, homo, homonim, bo zapisywane innym znakiem, ale też e, słowo brzmiące koi, oznacza miłość i jest to także symbol miłości. Natomiast to, co, do czego my się przyczailiśmy, że, że karp jest podawany na talerzu na Wigilii, jednak w Japonii będziemy znajdować go w trochę innej wersji. Raczej będzie to właśnie hodowany karp, który praktycznie Ogrodowy. tworzy ogro, tak, ogrodową ozdobę i możesz, Konrad, rzucić tutaj mam przykład Takiego małego wewnętrznego e, ogrodu z karpiami japońskimi. E, ich jest oczywiście kilka gatunków, zależnie od, od, od kolorów, zależnie od, e, no właśnie tam systematyki. Koi to jest po prostu e, karp. Natomiast mam dla Was jeszcze taką ciekawostkę. E, bardzo ceniony jest karp. Najlepiej, żeby był całkowicie biały, ale jeśli nie całkowicie biały, to żeby miał bardzo charakterystyczny element, czyli okrągłą łatkę na głowie, ponieważ taka okrągła łatka Japończykom kojarzy się z ich flagą i zwłaszcza jeżeli to jest właśnie taki karp jak na tym pierwszym zdjęciu. Piękny, biały z czerwoną łatką, no to on jest absolutnie uważany za taki symbol powodzenia i, 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 i dobrobytu, i w ogóle rozwoju pozytywnego. Więc myślę, że dlatego też pojawiają się one w grze bardzo często jako takie hologramy, bo zwiastują dobrobyt, dobrobyt i powodzenie. Ja myślę, że ja zwiastuję już kocią apokalipsę. Słuchajcie, dlatego tutaj... No i słuchajcie, mówisz masz. Aśka, robimy kocią apokalipsę. Proszę tutaj, zacznij, zacznij koci e, przejmowanie streama. Natomiast ja wam w tym czasie jest moc, słuchajcie, jest taka moc. Nikt z nas nie wyobrażał sobie, kiedy zaczynaliśmy, że dojdziemy do Mickiewicza. Skromne Pięć tysięcy to jest to, jak żeśmy szacowali nasze siły w czasie tego całodniowego streama. Mamy nadzieję, że zrobiliśmy coś naprawdę i mamy wręcz wrażenie, że zrobiliśmy nie tylko nadzieję, ale mamy już w tej chwili prawie praktycznie pewność, że zrobiliśmy coś naprawdę, naprawdę wyjątkowego. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to, słuchajcie. To jest piękne. Dobra, e, wracając do tematu e, kotów. Koty w cyberpunku nie mają łatwo, bo w ogóle zwierzęta w takim dystopijnym świecie. Oj, Aśka zaraz będzie musiała śpiewać, chyba. Zwierzęta w takim dystopijnym świecie skończyły zazwyczaj bardzo źle. Zostały. Oj, coś tutaj mi nacisnęłaś i nie widzę reżyserki. To właśnie. To są efekty tej kociej apoka Apokalipsy, zapowiadaliśmy kocioł Apokalipsę, koty zrobiły nam kocioł Apokalipsę na naszym streamie. Dobra, obraz wrócił. E, Można kytytować. Koty nie mają łatwo, no bo, ponieważ um, większość zwierząt wyginęła w takim dystopijnym świecie, przeludnionym, prawda, z problemami już w latach 90. problemy klimatyczne były też podnoszone i e, no e, tak e, wizjonerzy. E, Powoli przebąkiwali, czym to się wszystko może skończyć, jeśli będzie nas na planecie 7 miliardów i jeśli będziemy wydobywać cały węgiel z ziemi i całą ropę. Ale jest jeden kotek, właśnie ten kotek, który tutaj pokazuje się w, u nas w rogu kotek nazywa się Nibbles. On się przewija w całej grze w wielu momentach scenariuszowych. Można go nawet adoptować. Słuchajcie, można go mieć w swoim własnym apartamencie cyberpunkowym, śpi koło kapsuły swoją drogą apartament V, prawda? Mamy łóżko bardzo takie w stylu też japońskim, modułowe, troszeczkę przypominające nam kapsułowe rozwiązania z. Oczywiście, że adoptowaliśmy Anna. Oczywiście, że to zrobiliśmy. W ogóle to moi znajomi z Japonii do mnie pisali, czy, czy ja już zaadoptowałam kota w cyberpunku. Oczywiście, że tak. Czy Konrad zaadoptował, bo gramy jedną postać. Przemek tak samo. Przemek też zaadoptował. kota, się, kota nie można nie przygarnąć. Zwłaszcza, że no, jeżeli będziemy dla kota niedobrzy, to, to możemy na siebie. Coś nadciąga, nadciąga, słuchaj, druga część kociej apokalipsy, to tutaj często je, często, bo zasłużyły, by były całkiem tutaj poważnym częścią tego naszego streamu dzisiejszego. Ale dlaczego mówię o Nibbles o tym kotku? Ponieważ ma on też taki fajny epizod, kiedy bohaterowie nasi na szkielecie budynku, który jest dopiero budowany, obserwują sobie magazyny arasaki. I tam pojawia się właśnie kot. I jeden z bohaterów wspomina o tym, że może być to zły omen. Dlaczego? Tak, to był Japończyk, więc y, na niego za, z, wyjątkowo mocno to zadziałało, zwłaszcza w świecie, w którym zwierząt nie ma. No bo y, koty w kulturze japońskiej, y, w tej tradycyjnej kulturze japońskiej, y, nie zawsze są kojarzone tak bardzo pozytywnie. My tutaj w tle. O, mamy kotka manekineko, on tam łacha, macha łapką i on też ma przynosić dobrobyt, pieniądze, szczęście i dalej, ale ogólnie koty w kulturze japońskiej są tak traktowane jako coś, coś strasznego, coś, co może przynosić nieszczęście. Mowa oczywiście o jednym z yokai, czyli potworów z, można powiedzieć, takiego japońskiego bestiar bestiariusza. I, i okej, okay, to są przeróżne magiczne stwory, różne potwory i pozytywne, i negatywne, przy czym jeżeli chodzi o koty, to właśnie niestety, my się, nam jest bardzo przykro z tego powodu, bo je uwielbiamy, ale niestety są raczej zaliczane do tych negatywnych stworów. I chyba najsłynniejszym, no necomata, najsłynniejszym jest nekomata, czyli... Kot z dwoma ogonami. Tak go zazwyczaj przedstawiają na różnych rycinach i, i w różnych książkach poświęconych Jokaj i Mononoke, no bo to właściwie są synonimy. I nekomata. On tak naprawdę, to są dwie historie, ale mi się chyba bardziej podoba ta o tym, że, że nekomatą staje się kot, który mieszkał z nami i kiedy dorasta. To wtedy następuje taka jego przemiana, rozwidla mu się ogon i on wtedy odchodzi z domu i no już żyje tym innym życiem jokaj. I to, to jest mi, w ogóle fascynujące to mi się podoba mm -hmm. wiesz dlaczego? Mm -hmm. Bo jeżeli komuś kod zniknie, to ja wolę myśleć, że, że on właśnie stał się na komatą. Przeszedł na kolejny tak, level. Tak. Ale to jest też, słuchajcie, fascynujące, bo Kultura yokai nie jest u nas tak dobrze znana, jeżeli znacie anime i oglądaliście na przykład Ghost in the Shell, to y, rany, wróć, przewiniamy taśmę, zzut. Jeś, zzut. <laughs> jeśli oglądaliście Spirited Way, to tam yokai prawda, grały jedną z głównych ról, e, natomiast e, nadal e, warto tę kulturę zgłębiać, my tutaj również na naszych streamach polecaliśmy e, książkę e, yokai w kulturze Japonii. Tak, to w ogóle bu, była taka książka półnaukowe, pół, naukowa, pół, e, pół e, takie bardziej dla, dla normalnych ludzi, że tak powiem, e, wydawnictwo e, Davida Fostera e, i ono e, o, w jakiś taki bardzo, bardzo przystępny sposób e, przybliża jokaj ludziom także tym spoza Japonii, z odniesieniami do kultury, z odniesieniami do popkultury, bo my dopiero po tej książce żeśmy zaczęli zauważać, że w bardzo wielu filmach, bardzo wielu animacjach te potwory, które tam się pojawiają, czy jakieś, jakieś duchy, czy jakieś negatywne właśnie stworzenia, to bardzo często są przerysowane tradycyjne lokaj, że ta, ta kultura japońska... I pop kultura, czyli ta kultura popularna, współczesna cały czas garściami czerpie z tych, z tych dawnych wierzeń, z, tych, z tego dawnego folkloru. I jak Dobra. widać tutaj też ten motyw się pojawił w naszej grze. Dokładnie. Słuchajcie, mamy poważny problem. Mamy poważny problem, bo zostało nam około 15 minut naszego segmentu i jest duże ryzyko niestety, że Aśka nie zaśpiewa, a bardzo by chciała zaśpiewać. Albo chipping in, albo uh, to Coin to Your Witcher. Ale po polsku. Po polsku. To Konrada teksty. Ja Wrzucajcie, tu przypomnę. słuchajcie, zostało niecałe. 700, właściwie już prawie 600 z kawałkiem. 632 zł. I myślę, że jak każdy, kto jest na streamie, wrzuci te 29 zł, które e, jest takim punktem kluczowym w tym 29 finale to jest taka można powiedzieć już legendarna kwota jak ktoś nie wie ile ma wpłacić wpłaca 29 no to jedziemy jedziemy a jak tam reżyserka powiedzcie nam Johnny wygrywa czy Wiedźmin chyba Johnny Przeglądam, przeglądam. Dobra, reżyserka mówi, że Johnny wygrywa, więc Johnny. będzie trudniejsza wersja do, do zaśpiewania. Okej, okay, wracając do tych yokai, pojawia się jeszcze jeden bardzo charakterystyczny yokai w grze i e, na pewno go kojarzycie, bo jest on jednym z głównych motywów graficznych w ogóle, które się pojawiają, czyli logo naszej kultowej. Remis jest! Słuchajcie, jest Remis, reżyserka mówi, że jest dokładnie Remis. Aśka, będziesz mogła sobie wybrać piosenkę, którą zaśpiewasz. Jakie są Twoje preferencje? Chyba wolałabym wieśka, ale bo ponieważ. Jest spokojniejszy. Bo jest spokojniejszy i, i, i nie ma takiego skomplikowanego metrum jak to pankowy Johnny, ale, ale spróbuję, spróbuję. No, no dobra, słuchajcie, dorzućcie, naprawdę, próbujemy Was tutaj pobudzić, próbujemy Was jeszcze troszeczkę zaktywizować e, i e, jedziemy, no musimy skończyć, musimy, skończyć, złote. musimy skończyć ten dzisiejszy dzień z przytupem. Do finału zostało nam e, praktycznie godzina, więc zróbmy naprawdę coś wielkiego. Dojdźmy do tej 45 piątki i e, dzisiaj nie wiem jak my będziemy zasypiać. Wy pewnie zaś zaśniecie z... E, z, z poczuciem świetnie spełnione, spełnionej przysługi i wpłacenia tych pieniążków na szczytny cel, a my e, będziemy po prostu pod wrażeniami jeszcze przez kilka, na pewno, godzin. Dobra, słuchajcie, wracając do tego Jokaja, e, to jest symbol, który pojawia się w grze na kurtkach rockmanów samuraja. On się pojawia też tak, Przemek mówi 3-1 dla Johnego, czyli jednak będzie wersja trudniejsza. On się pojawia tam nieprzypadkowo i to logo zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ jest to też klasyczny stwór, który pojawia się w Japonii. Wpłacajcie, wpłacajcie szybko. Ten stwór nazywa się oni i to nie są, że on, on onowie oni. Ale tak on, się to właśnie pisze. Ale, ale tak się pisze, to jest oni. I słuchajcie, ten stwór to jest tak, bardzo często tłumaczy się to jako, jako rodzaj trola. I właśnie przedstawia się z skłami, często z jednym albo dwoma rogami, zawsze właśnie z jakąś taką grzywą, która jest rozwijana, przypomina, przypomina płomienie. I ogólnie jest to taki stwór, który się y, cieszy ludzkim nieszczęściem i, i tym, że ludzie są karani i sprawia mu to y, przyjemność. Y, I tak naprawdę to, to rzeczywiście jest to jedno z tych jokaj, które trafiły mocno do, y, do kultury współczesnej i się mocno zakorzeniły. 444. Nieźle, piękna liczba. Dzięki serdeczne. Gramy dalej. Słuchajcie, mamy jeszcze trochę Ale czasu, więc. Co, co ciekawe, w Oni e, to jest pewien dualizm, bo on, mimo że był takim złośliwym, właśnie duchem. A to prawda, mhm. to e, zaczął też pełnić e, w Japonii rolę obrońcy. Poniekąd. Czy w ogóle jego wizerunek często pojawia się na e, zwieńczeniach okapów, e, narożnikach świątyń i, i, e, i zamków? Ten element architektoniczny nazywa się Onigawara. Ja w ogóle dopiero co robiłam wykład dla moich studentów o renowacji zamku Himeji pokazywałam bardzo wiele tych elementów. Natomiast rzeczywiście Onigawara z wizerunkiem oni jest wyjątkowo zjawiskowy i, i robi wielkie wrażenie. No te motywy mogły, mogą być różne, mogą być kwiatowe. Natomiast rzeczywiście ten z, z tym demonem, z tym trolem oni robi ogromne wrażenie. Jeżeli będziecie podróżować kiedyś po Japonii, to wyglądajcie różnych ozdób właśnie na tych zmianczeniach dachów i na różnikach. Może traficie właśnie na tego. No na i tego stąd stworu. właśnie myślę, że właśnie ta ty ozdoba tych kurtek w w Night City trzeba uważać, żeby nie zarobić kulki, prawda? Więc taki duch opiekuńczy, taki obrońca na plecach, który strzeże przed zbłąkanymi kulami, jak najbardziej jest potrzebny. Dobra, to słuchajcie. już szalona interpretacja. Pozy fotograficzne. To jest jedna z poz fotograficznych, które się pojawiają w grze, czyli poza Wenus. Czy Jaki Wenus? To jest przecież bany cukino. E, tak, 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 tak. Poza czyli... Księżycowa. Mhm. I druga co prawda nie znamy tej, tej mangi. Tej, Osobiście nie anime, oglądaliśmy tak. Ale też bardzo znana w świecie. Świecie maniaków. Więc robimy tak. A potem robimy. Gimie, gimie, gimie. Blik, blik. blik. E, dobra, słuchajcie, jeszcze myślę, że. 4-4-4. Czas nam się powoli kończy. Chyba tymi wpłatami, które nie dochodzą do 45. Ja jestem pewny, że one dojdą do 45. Zostawimy Was tutaj za moment w rękach ludzi, profesjonalistów, którzy doprowadzą nas do, do tego wielkiego finału. Ale zanim skończymy, zanim będziemy przekazywać pałeczkę, to myślę, że jest jeszcze jeden akcent w grze, który jest istotny i o którym warto opowiedzieć, czyli. E, takie bardzo ciekawe i kreatywne podejście do e, kultury gejszy. Właśnie gejsza e... Bardzo często jeszcze niestety pokutuje to um, takie niewłaściwe, nie, nieprawdziwe przekonanie o tym, że gejsza jako dama do towarzystwa um, to, to sformułowanie traktowane jest i rozumiane w taki sposób właśnie pejoratywny, tak jak w zachodniej kulturze się przyjęło. Natomiast one naprawdę były damami do towarzystwa, damami, które um, uprzyjemniały czas swoim gościom, różnymi sztukami, śpiewem, tańcem, bardzo um, taką skomplikowaną i często um, zahaczającą o, o naprawdę um, bardzo wysublimowane um, i dowcipne i, i inteligentne żarty, um, sztuką konwersacji. I gejsze to po prostu były osoby sztuki, bo tak zresztą można um, przetłumaczyć um, tą nazwę. I to jest cudowne, że w grze ten motyw człowieka sztuki, czy tam twora sztuki, bo to, to, to już trochę, trochę inaczej to e, musimy pojmować, został tak pięknie potraktowany. No i w bardzo stricte cyberpunkowym stylu, prawda? Zamiast gejsz, które uczą się przez całe życie w swoich szkołach, w swoich domach gejsz, mamy tutaj e, pracowników domu lalek, którzy podpinając się sprzęgami do swoich klientów, Automatycznie zyskują wgląd w ich pamięć w i wspomnienia. ich wspomnienia, w ich marzenia. A teraz słuchajcie 3, 2, 1 start. I widzimy się z Halo Halo. Z kim się widzimy? Coś nam się zgliczowało. No to nikt się tego nie spodziewał, słuchajcie, w prelekcji o cyberpunku że coś nam się tutaj zgliczuje. Yy, jeszcze chyba mamy 10 minut. Patrzę. Tak, krótki podcast od 22.50. Tak, ale my mamy przejściów. Mhm. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej w takim razie. Jeśli chłopaki jeszcze nie są gotowi, mamy dla Was kilka ciekawostek, może już takie ciekawostki, które nie są z materiałem tutaj wizualnym związane, ale jak najbardziej japońskie. Mamy najlepszego chirurga w mieście, czyli taki epizod, który nam się pojawia. Znów nie będziemy spoilerować o co tam chodziło, ale co ciekawe, jest to chirurg z Tokio, który został, jego historia została przeniesiona bezpośrednio ze serialu The Office. Mamy jedną z ulic Japantown, która to to znów jest manga, której my osobiście nie czytaliśmy, ale ta ulica nazywa się Ari H. Kanzaki, to H oznacza Ari. Holmes. Mm -hmm, Ari, to H oznacza Holmes, to jest taka bohaterka, która jest wnuczką, czy jakąś tam mała krew. Potomkinią. Tak, potom, mała krew. Sherlocka. Potomkini Sherlocka Holmesa i jest japońskim ucieleśnieniem młodego Sherlocka. Mamy korpoplazę, czyli mamy miejsce, w którym koncentruje się cała siła wszystkich tych megakorporacji właśnie bazujących na amerykańskim trochę w wizji w krzywym zwierciadle wielkich korporacji japońskich i widzimy tam jak z okien wyskakują salarymeni przepracowani salarymeni czyli ofiary choroby z przepracowania choroby karosi. Niech zerknę, co my tu jeszcze mamy. Czy mamy jakieś... Mamy pacinko, jakbyśmy mógł pacinko, pokazać. Tak. Mhm, mamy salon pacinko. Co prawda opisany w romadzi, czyli naszym alfabecie, nie w znakach już, ale jak najbardziej przypomina ten z Japonii. Mamy przepiękne elementy architektury, czyli właśnie tutaj, ja zawsze na to mówiłam, pagoda, która bardzo często się przejawiała przez, przez wszystkie misje. Trzeba było tam różne rzeczy załatwiać. Mamy przepiękne baramy torii. i to jest coś niesamowitego, tych torii jest więcej i powiem wam szczerze, dokładnie takie same torii oglądaliśmy na wejściach do wszelkich Japan Town po całym świecie, czy to było w Brazylii, w Liberdagi, czy właśnie yy, mhm. na wschodnim wybrzeżu, prawda? I oczywiście niesamowite, niesamowite lampiony. No, to już są takie, tak. że, że, to jest też taki temat, który chcieliśmy poruszyć, ale oczywiście nie zdążymy, dlatego piszemy się skają, Kają, uśmiechamy się tutaj do Kei, jeśli chodzi o ten projekt cyberpunk w kulturze, cyberpunk w sztuce, cyberpunk w literaturze, bo temat jest ciekawy i warty pociągnięcia. Jeszcze tylko 493 zł i Aśka będzie śpiewać. Słuchajcie, mamy jeszcze szansę. Mamy jakiś glitch, jeśli chodzi o połączenie tutaj z kolejnym naszym gospodarzem, więc być może Aśka będzie miała jeszcze szansę dla Was zaśpiewać. I chcieliśmy powiedzieć Wam o tym w ogóle, skąd tak dużo. Japantown na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, prawda? Bo Night City, mimo że jest fikcyjnym miastem, to jest położone, w, można powiedzieć, w Dolinie Krzemowej, gdzieś w Kalifornii, nad zatoką, gdzieś pomiędzy być może San Francisco. Gdzieś obok San Francisco. No i w tych wszystkich miastach, które tam właśnie leżą w Kalifornii na wschodnim wybrzeżu, mamy duże, rozwinięte kultury Japantown. Więc tutaj tylko nadminimy, że Japantown nie wzięło się tam przypadkiem, tylko ok, zbliżamy się do celu, słuchajcie, tylko były to naturalne szlaki handlowe dla Japończyków. Japończycy czasami mieli problem z. Z przerzucaniem towarów, więc już w XIX wieku osiedali, osiadali się na tych terenach. No, i tworzyli swoje mniejszości, swoje, właśnie, Japantown. Zajmowali się rzemiosłem, pięknie dekorowali w swoim stylu, stawiali bramy, tori, stawiali pagody. Z czasem nałożył się na to, tak jak w San Francisco mamy taki klimat hipisowski, prawda? Te nasz, nasze Japantown. Okay, Adam nam podpowiada, że od San Francisco do Los Angeles Night City jest położone i to się zgadza. Na, na żywo nie jestem w stanie sobie wszystkiego przypomnieć od razu. I mamy z tego taką bardzo specyficzną hybrydę właśnie tej japońskości, która już w tej chwili, jeżeli pojedziecie sobie, właśnie będziecie odwiedzać, zwiedzać Stany, to będziecie widzieć, że Właśnie jest takim charakterystycznym punktem, który można odwiedzić i który można zwiedzać. Cześć chłopaki. Siema. Siema, Siema. Witamy siema, serdecznie. Siema. Fajnie, że, że dołączyliście. Ja jeszcze tylko mam ostatni taki obrazek na koniec, jakbyś Konrad mógł pokazać. Wąziusieńka, uliczka, która do złudzenia przypomina jedną z tych w okolicach Kabukicho, czyli tej dzielnicy rozrywki w samym sercu Sindziuku. I chodząc w tych misjach dokładnie takimi uliczkami naprawdę mieliśmy autentycznie poczucie, że to był teleport do Azji. W ogóle cyberpunk robi um, taką nam troszeczkę przyjemność, możliwość wirtualnego podróżowania. Jak robiliśmy, jak robiliśmy pierwsze przymiarki do, naszego, do naszych podcastów dla WOŚP, to wtedy właśnie chodził Cyberpunk i Kaja tak była troszeczkę troszeczkę rozkojarzona w którymś momencie, a tu się okazywało, że ten ponury straszny Major Witek po prostu gdzieś w tle Rombo w ona opowiadała i kom, kminiła z nami, co takiego zrobić, żeby podcasty dla WOŚP się udało. No i tak, tak, tak sobie opowiadała i tak, tak zaglądała jednym okiem i strasznie zazdrościłem. No, gra jest niesamowita, chociaż e, na początku mieliśmy oczywiście trochę turbulencji, w końcu żeśmy grali na stadii, e, i na stadii rzeczywiście jest niesamowita, niesamowite wrażenia, niesamowita grafika. To no, jest czwórce się nie udało. Tak, ale, ale doszliśmy właśnie do takiej możliwości, że naprawdę się można było poczuć, jakbyśmy byli w środku tego wirtuala, więc rewelacja po prostu. Witamy Was serdecznie, witamy, witamy Marek, witamy. E, Witam Was chłopaki. Co się z Wami działo, jak Was nie było? Um, Coś, się, co de się de de powstało, się stało, nie de 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 było na słychać. <laughs> Tak, no się, my wydawaliśmy żeby... już ten hajt cały, który, który zarobiliśmy właśnie, bo Czekałem I... na moje suszy, żeby nam, żeby nam żabki nie zamknęli akurat. No, suszy to ważna jest... rzecz. My też dzisiaj sobie stwierdziliśmy, że uczcimy tą, tą wspaniałą okazję i też sobie jakiś taki drobny zestaw zamówiliśmy. Dzisiaj. Jak widzicie, chłopaki, prognozy na te 45. Prognozy są bardzo dobre, bo. Dobre radę. Jak... Wiecie, no zaczynaliśmy od całkiem innego pułapu, a wszystko rosło, 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 przerosło wszelkie oczekiwania, więc niech rośnie dalej i kto wie, kto wie, może, może nawet do 50, tak, nie? No Jest i to... najważniejsze pytanie, który z was będzie śpiewał i jaką piosenkę? Ale czekaj, czekaj, właśnie piosenka miała być u was. Ja zarapuję po rosyjsku. E, miała, miała być na 45, no właśnie, nie, do, nie dowieśliśmy celu. Nie dowieźliśmy, słuchajcie, bardzo nam przykro bo popełnimy rytualne seppuku. To my będziemy chciałby na 45. Tak, tak. Tak, tak, tak. Właśnie myślę, pytamy, myślę, jaka że, to będzie piosenka. Myślę, że przekazujemy pałeczkę. <laughs> Coś nie się no, wymyśli, bo... myślę. No. Nie, nie bądźmy tacy, nie bądźmy tacy. A w, dla was japońskie akcenty w ogóle tak w podcastach gdzieś się trafiają czasami? W podcaście o Japonii słyszałem. To ja chyba też słyszałam. A jakiś ja pamiętam słuchajcie, w ogóle a propos Japonii, y, mm. taka y, krótka historia jest taka. Y, to był y, początek lat 80. Y, i pamiętam, chodziłem wtedy do szkoły podstawowej y, i nagle któregoś, i, i, e, jakieś, e, jakiegoś dnia otworzyły się drzwi do naszej klasy. I weszła dyrektorka. Y, z taką. Małą dziewczynką, która okazała się być Japonką, i okazało się w ogóle, słuchajcie, że do Wrocławia przyjechało całe małżeństwo z rodziną Japończyków. Mało tego, Shinsuke pisał wtedy, w latach 80., pracę doktorską na Uniwersytecie w Tokio o stosunkach, stosunkach polsko-niemieckich na ziemiach Dolnego Śląska i siedział w Polsce wtedy przez, siedzieli chyba przez dobre 4 albo 5 lat. Dzieciaki właśnie Tomoko i Juf chodziły z nami do szkoły. W ogóle Maga się zaprzyjaźniliśmy i tak dalej. Pamiętam, że któregoś razu podarowali nam takie, pewnie będziecie wiedzieli, jak to się nazywa, takie przepaski z taką czerwoną kropką w, na głowę. Karate na flaga Japonii. Karate Kid. No. <laughs> no. Nie wiem, jak to się po japońsku ja nazywa, nie, nie zajmujemy się karatę, ale znamy to z karatyki, oczywiście. Natomiast kolega mi kiedyś, z którym chodziłam na Kurcja Polskiego, opowiadał taką anegdotkę, że, że był w supermarkecie i właśnie była, była promocja jakichś takich azjatyckich produktów, i właśnie w pana, pa, bo to był pan host, pana hosta, ubrano właśnie w taką dokładnie tą przepaskę i na tym czerwonym słońcu, bo to jest znak, znak czerwonego słońca, była było napisane Nihon, dwa znaczki oznaczające Japonię. No i m, miał tą opaskę dokładnie m, odwrotnie, jak tylko się dało. No i ten mój kolega stwierdził, że tak głupio, mówi, ale tam mówi podajde, no tak, tak, ma pan obwrotnie tą przepaskę, No, ale pan tak ją założył powtórnie, że jeszcze bardziej ją odwrócił i mówił, że już, już mu nie podpowiadał dalej. Cześć Słuchajcie. Sosnowiec. Słuchajcie. Dzień dobry Państwu. Sosnowiec. Sosnowiec. Sosnowiec oczywiście Dachy. spóźniony. Najmocniej, przepraszam, to nie moja wina. Padł internet, u nas jest chyba minus 8, 10 stopni, kable tego nie wytrzymują. Cały dzień na to czekałem, cały dzień czekałem na to wejście. Nie mogłem się doczekać. Od rana oglądam was wszystkich i co? Mam wchodzić. Cosnowiec. I Kochani. cały właśnie, misterny właśnie, plan. Właśnie miałem pytanie: krótko... czy więcej jest śniegu, Klasnie. czy więcej z czerwonych serduszek tam u was? Wiesz co, u nas serduszek jest mnóstwo, bo Sosnowiec możecie mówić o nim albo myśleć co chcecie. Mam nadzieję, że w ogóle uda mi się trochę podczas naszej rozmowy odczarować to miasto, bo nie wiem, czym sobie zasłużyło na swoją opinię. Sosnowiec gra z orkiestrą od samego początku. W tym roku u nas Urząd Miasta jest rozświetlony. Na całym urzędzie są projekcje serduszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No to jest pełen odpał, panowie. Mamy zresztą. Miało nie być o polityce ale i tak trochę będzie, bo ja jestem skrótko. Po, po Mamy, słuchajcie, takiego prezydenta, który po prostu leci sobie na ostro, no. on się nie przejmuje niczym, co roku gra z orkiestrą, w ogóle nieważne, co kto mówi, no jest, jest... kurczę, no musicie tu przyjechać, zresztą możemy to zlicytować, może ktoś z was akurat wygra, nie wiem. My chyba powoli się żegnamy, no bo oddajemy chłopakom już The floors is your, czyli scenę tutaj tą wirtualną. Natomiast ja jeszcze do, do Marka Raka mam takie pytanie, czy on może ma jakieś informacje o pod podcastach w Japonii? Czy to w ogóle tam działa, czy coś wiadomo? W scenie podcastowej. Tak. Działa, działa, tylko żeście mnie teraz zaskoczyli bez gardy normalnie. Dwa proste ilość. Wrócimy, wrócimy Bo, do tematu. Ja mogę coś, coś mogę powiedzieć. Może nie o podcastach, ale o smart speakerach. Słuchajcie, Japonia jest jednym z najbardziej rozwiniętych rynków, jeżeli chodzi właśnie o inteligentne głośniki, o Google Asystenta i o Aleksę. A co ciekawe, tak jak mówiłem już wcześniej, Głównie przez smart Speakery słucha się muzyki i podcastów. Ponad 70% ludzi pierwsze co, to mówi OK Google, albo "Alexa, włącz mój podcast albo muzykę. A wiesz, że Alexa umie mówić głosem Pikachu? O, naprawdę? Tak, jak ja powiesz tak, do niej ja pik Pikachu tak. talk, to zacznie gadać. Aleksa, Pikachu Talk. Słuchajcie, mamy czterdzieści cztery pięćset sześćdziesiąt sześć złotych. i przekazujemy. Zanim Dziękuję za zanim, zanim przekażecie pałeczkę, bo ja w ogóle się spóźniłem i przez to spóźnienie chciałem powiedzieć koniszyła albo koniczyła I, i w ogóle chciałem sobie zrobić takie wejście i powiedzieć, że Japonia i w Japonii są najlepsze no, jedne z najlepszych płyt, tłoczone w ogóle winylowych, to i prawda. na tym punkcie których mam odpał. I chciałem powiedzieć, że w ogóle lata 80., o których powiedzieliście, to jest w ogóle kolejny mój konik, i tutaj się przygotowałem. Proszę bardzo ja może nie, wow! lepię, nie ja może nie, lepię, leja, nie może nie wiem nic o cyberpunku poza tym, że dwóch chłopaków z Sosnowca napisało dwie piosenki do cyberpunka których sobie w cyberpunku właśnie możecie posłuchać, kapela nazywa się w grze Fist of Satan i jak sobie tam włączycie 96.1 Ritual FM to ich znajdziecie. I w, w ogóle, podoba, że mam koszulkę może nie z lat 80., ale nawiązującą do lat 80., nie wiem czy pamiętacie, Jimena i. Oczywiście, e, moczy przybywa. No, no dobra, to my, my odpowiemy jinglem w takim razie. To są japońskie dzieci. Arigato! Arigato gozaimaista! I teraz was już mogę puścić. Dziękujemy. Dziękujemy. Za to, że byliście z nami. I podziękujcie o, Japonii Dobranoc. za ramen jeszcze w ogóle. Ramen. O jasne. Ramen. wpadło. A, prawie. Prawie. Cześć. Cześć. Cześć.